Międzynarodowy Festiwal Reformata 2015 można uznać za otwarty. Na inauguracyjnym koncercie odbyliśmy podróż dookoła świata. Orkiestra Kameralna Progres i Natalia Dopuel, pochodząca z Trinidadu i Tobago, sopranistka koloraturowa, wykonali dla nas wiązankę utworów pochodzących z filmów i musicali. Większość z nich, myślę, jest znana polskiej publiczności. This is my first time in Poland. Pani Natalia jest po raz pierwszy w Polsce. Bardzo się cieszy na tą wizytę. Jedzenie i wielkie serca ludzi to jest zdecydowanie pozytywny element tej wizyty. Jest bardzo zadowolona i szczęśliwa, że wykonała tak dwa różne programy. Tutaj na Reformacie zaprezentowała się w repertuarze musicalowym i trochę lżejszym, zaśpiewała pieśni Spiritual oraz nową kompozycję pochodzącą z Trinidadu. To była świetna wizyta, jest bardzo szczęśliwa, że mogła tu być i zaśpiewać dla kolbuckiej publiczności. No z Natalią współpracowało się wspaniale. To jest fantastyczna solistka z niesamowitą skalą, ciekawymi barwami dźwięku, bardzo dzisiaj wieloma operowała. No i życzyłbym sobie więcej takich wspaniałych koncertów. Patrząc po owacjach na stojąco, widać, że wrażenia widzów były jednoznaczne. Jesteśmy bardzo zadowolone, że mogłyśmy wysłuchać tak pięknego koncertu i tak blisko, bo my przyjechałyśmy ze Straszyna na ten koncert. Poszukiwałam imprez w Trójmieście, wypatrzyłam Kolbudy i tak ciekawy program, przepiękny. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Jesteśmy zadowolone. Tak, tak, że mogłyśmy... Piękny głosik. Nie, pani. W ogóle piękny koncert. Super. Następny koncert Reformaty odbędzie się 16 maja w tym samym miejscu. Zagrają młode talenty Kolbud.